Jarosław Kaczyński na łamach Tygodnika Sieci e, ogłosił, że trzecie RP i w ogóle polska demokracja, e, taka była, no była jaka była, ale e, opcja niemiecka, ludzie obozu niemieckiego ją zniszczyli kompletnie, i w związku z tym już teraz po prostu konstytucja nie działa, panuje anarchia, i w związku z tym trzeba wprowadzić, kiedy PiS przejmie władzę, kompletnie nowy system, nowy. E, nowy niedemokratyczny ład. E, no tak, ja Osław Kaczyński już takiego e, pięknego mm, zwrotu, że z tą konstytucją trzecią z trzecią RP jako taką, e, ludzie obozu patriotycznego tak próbowali ją uratować, ale też e, chyba no, krytykowali, krytyk krytykowali ją, krytykowali, tak. lecz czule, żeby się poprawiła. Punktowali, jakie są jej niedociągnięcia, a ludzie obozu niemieckiego już ją absolutnie z zrównali z ziemią i zniszczyli i już nie ma. Te Tuski, Bodnary, Sienkiewicze. Tak, szanowni państwo, w Polsce nie ma już konstytucji, nie ma już ustroju konstytucyjnego. Jeśli wam się wydaje inaczej, to, to żyjecie w fikcji, w Matrixie. więc Józef Kaczyński tutaj nie nawołuje do obalenia ustroju konstytucyjnego, bo po prostu jego już nie ma, nie da się obalić czegoś, czego nie ma. W tym momencie nie żyjemy w anarchii, żyjemy w państwie po prostu, którym trzęsą rozmaite dziwne siły na wszystkie strony. I Jarosław Kaczyński w związku z tym no, ogłasza, że w momencie, w którym jego obóz polityczny, obóz patriotyczny, kiedy Polacy po prostu wrócą do, do, do władzy, to, to trzeba będzie stworzyć nową konstytucję, uchwalić nowy akt zasadniczy. To jest oczywiście. Trudne, jak, jak wiemy z historii. I tu oczywiście też pojawia się pytanie, w jaki sposób to zrobić, skoro ta konstytucja, jak rozumiem w głowie Jarosława konstytucja z 1997 roku już nie obowiązuje, więc też chyba przepisy na temat tego, jak miałaby zostać wprowadzona nowa konstytucja, która miałaby się opierać o konstytucję, która już w tej chwili nie obowiązuje. No, nie a, ale właśnie Jarosław Kaczyński najwyraźniej zakłada, że, że ta stara konstytucja w tym nie obowiązuje, bo mówi: potrzebny jest nowy akt zasadniczy, być może zastępczy, uchwalony w oczekiwaniu na większość dwóch trzecich. Czyli uchwalimy konstytucję bez większości konstytucyjnej. Tak, no, po powołamy Radę Stanu. O, tak. To, to, tak, Rada Stanu. To jest ten organ, który będzie teraz nami rządził, jak PiS przemie no Tak, jakąś taką Radę Regencyjną. No, to oczywiście jest y, typowy. Y, znaczy, to jest oczywiście odwołanie do, 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 do takich instytucji, które są tworzone przed warunkach, tak po wojnie, albo po tym, jak Polska przez 123 lata nie była na mapie i nie istniała. No, od czegoś trzeba zacząć, trzeba stworzyć jakieś, jakieś ciało ad hoc, jakąś instytucję ad hoc, jakiś dokument zasadniczy ad hoc, na, na bazie którego potem można prowadzić deliberację, już jako cały naród stworzyć konstytucję.